No siema, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj kolejny raz będziemy łowić ryby, ale tym razem skupimy się na łowieniu tych mniejszych ryb, a dokładniej karasi, może płotek, bardziej myślę nad karasiami. Mianowicie będziemy łowić na swego rodzaju mikrojiga, po to aby właśnie te karasie złowić, te takie najmniejsze karaski na żywca, no nie? Teraz mamy właśnie okres na drapieżniki, na szczupaka, sandacza i tak dalej. Dlatego żywce są naprawdę potrzebne. Więc dzisiaj przedstawię wam metodę, której ja używam, aby te żywce pozyskać. Moim zdaniem to jest najlepsza i najbardziej opłacalna metoda łowienia. Więc no co, nie przedłużam i zapraszam do oglądania. Też dzisiejszy odcinek będzie swego rodzaju challenge'em, ponieważ ja wraz z Mikołajem mamy plan, aby złowić dzisiaj 100 ryb. 100 ryb, obojętnie jakiej wielkości, obojętnie jakiego gatunku, po prostu żeby było 100 ryb, najprawdopodobniej to będzie po prostu 100 karasi, jeżeli uda się oczywiście złowić taką ilość. Mam nadzieję, że się uda, jeżeli tak, to będzie to naprawdę ciekawe osiągnięcie. Więc no dobra, ja rozkładam już wędkę. Ogólnie to łowimy na wędki spinningowe. Ja tak samo. Jackson Greystream od 2 do 12 gram wyrzutu. Tak to wygląda, nawet tu mam założoną obrotówkę i fluorocarbon. Połowiłem na spinning trochę za jakimś okoniem. Co z tego, że tu chyba nie ma okoni. Przynajmniej nigdy nie złowiliśmy. Taki kijek. Kołowrotek Mistral Aveiro. Bardzo fajny kołowrotek. I plecionka jakaś chyba 0,08 mm, taka o, powinna się elegancko spisać. W ten sposób to wygląda. Zaraz oczywiście złożymy zestaw. Pokażę wam, jak ten zestaw ma wyglądać. Zobaczcie, co złowił Mikołaj na mikrojiga. Jest to malutka, piękna płoteczka. Pierwsza płoteczka dzisiaj. Ja tam dopiero robię zestaw, a Mikołaj już złowił, która to jest ryba? 9. rybę. Już 9. rybę złowił, kiedy ja dopiero się rozkładam. Więc no, ja kończę ten zestaw i też zaczynam łowić. Więc zestaw jest już zrobiony. I tak to wygląda, że do tej głównej plecionki jest przywiązana bardzo cienka żyłeczka. Jest to chyba, nie wiem jaki rozmiar, ale no bardzo, bardzo cienka żyłeczka. Dwa takie ciężarki. I na końcu haczyk numer 20, więc też bardzo mały. I na to, na ten haczyk leci pinka. I takim zestawem będziemy dzisiaj spinningować. Więc bierzemy nasz zestaw i idziemy złapać pierwszą rybę. Mikołaj już złowił 9 rybek, 8 karasi i jedną płoteczkę. Kurde, płoteczkę złowił, bardzo fajnie. Zwijam w ten sposób, że czekam, aż zestaw opadnie na dno. Następnie dosyć agresywnie podbijam do góry i w ten oto sposób zwijam. Naprawdę skuteczna technika. O dziwo, w pierwszym rzucie nie było ryby, ale no, może będzie w drugim. Tutaj dosyć ten zestaw długo opada na dno, bo jest nawet głęboko. A no, ten zestaw jest bardzo lekki. Jest ryba. Jest pierwsza moja ryba, 10. ogółem. Karaś. Drugi rzut. Nie, już trzeci właściwie, a to nieważne. Czekamy, aż opadnie. Opadło, podbicie. Czekamy, aż opadnie. Opadło, podbicie. Jest rybka. Ło, to już taki żywiec będzie na okonia. Ale rybka jest. 11. Więc czekamy, aż zestaw opadnie. Podbicie. Czekamy, aż zestaw opadnie. Podbicie. I w ten sposób właśnie łowimy. Naprawdę bardzo skuteczny sposób na jesienne karasie. O dziwo, w lato ta metoda jest o wiele mniej skuteczna. W lato najlepiej jest po prostu na spławik. Ale jesienią jak najbardziej ta technika się sprawdza. Jak widzicie zresztą.
O, jest. Kolejny karasek. Tutaj używamy kalkulatora jako licznika. I to był 13 karaś. Elegancko. Jest. O, zobaczcie. Jakiś dziwny ten karaś. Od spodu ma taką pomarańczową plamkę. Jeżeli ktoś wie, czemu ma taką plamkę, możecie napisać w komentarzu. I to jest 20 ryba. Mikołaj przed chwilą też wyciągnął karasia. Najwięcej to schodzi na odhaczaniu tych karasi niż na łowieniu. Jakby się jakoś od razu odhaczały, to byśmy już pewnie mieli z 50. Ale maleństwo. Ale ryba się liczy. Już 21. Ogólnie to mamy już naliczone 22 ryby, 20 karasi i 2 płotki. Naprawdę nieźle, biorąc pod uwagę to, że łowimy tu naprawdę, naprawdę krótko. Myślę, że challenge 100 ryb w ciągu jednego dnia bez problemu się uda zrobić. W ogóle, jak widzicie, jestem w krótkim rękawku i nie, ten film nie był nagrywany w wakacje czy coś takiego. Jest 31 października i jest naprawdę gorąco, więc no, myślę, że w porządku. Myślę, że jeżeli chodzi o brania, to dosyć sprzyja, więc fajnie. Dobra, ja łowię dalej. Bateria. Zobaczcie, udało się złowić karasia. O. Coś jest na rzeczy. O, mam rybę. Ogólnie to już przestaliśmy łowić ryby. Udało się złowić dokładnie 62 sztuki, z czego 3 płotki, a reszta to karasie. Nie wiadomo czemu ryby przestały brać dosłownie z minuty na minutę, chociaż myślę, że może to być wywołane tym, że słońce przestało oświetlać ten stawik. Chociaż może niekoniecznie, po prostu przestały brać z innego powodu. No nieważne, więc udało się złowić 62 ryby, niestety nie setkę, ale zawsze coś. Więc teraz pokażę wam, jak te ryby wyglądają. Więc w tej siatce znajdują się nasze wszystkie ryby, które wrzuciliśmy do siatki, bo jednak sporą część ryb wypuszczaliśmy od razu. Tutaj jest ich może z 40, coś takiego. Tutaj są większe i pod spodem są takie, pod tymi większymi są takie bardzo malutkie. Więc no trochę tego tu jest. No płotki też od razu wypuściliśmy. I część z tych ryb wezmę sobie do oczka, do przechowania jako żywce, ponieważ jeszcze w tym roku będziemy, myślę, łowić na żywca. Więc część z tych karasi wypuszczę, a część wezmę na przynętę. Więc w dzisiejszym odcinku to by było na tyle. Mam nadzieję, że taki krótki, właściwie nie krótki, ale no po prostu odcinek wam się spodobał. Może nie było dzisiaj jakichś gigantycznych ryb oczywiście, ale jakaś zabawa jak najbardziej była. Więc no co, możecie jeszcze wbić na Instagrama. Jeżeli film wam się spodobał, to łapeczka w górę albo subskrypcja, jeśli jeszcze jej nie macie. Więc to by było na tyle. Do następnego odcinka i siema!